Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na stacji Navi TV. To jest kanał Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, jak również kanał wszystkich wolnych ludzi. Przed Państwem Piotr Robert Jankowski i Wojciech Dobrzyński. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy chcieli ten odcinek poświęcić powszechnemu odurzeniu Polaków, nazwane też postulaty dla uzdrowienia Rzeczypospolitej. Na wstępie chciałbym, żeby Piotr zrobił króciutki zarys, który da pewne tło, dlaczego właśnie powszechne odurzenie Polski i Polaków jest tak niezbędne i tak potrzebne i co było jakby przyczyną tych zjawisk, które doprowadziły do tak olbrzymiego zadłużenia wszystkich Polaków, firm, które prowadzą, jak również państwa i samorządów. Piotrze, powiedz na samym początku, jaki jest jakby główny problem, który się de facto osadza w kontekście pieniądza, który w Polsce funkcjonuje. Czy mógłbyś najpierw zarysować właśnie ten obszar? No więc podstawowym problemem dla ładu społeczno-ekonomicznego, pomyślności i dobrobytu Polaków i państwa polskiego jest to, że mamy wadliwy pieniądz. Ta wadliwość polega na kilku elementach. Pierwsza to jest wadliwość, powiedziałbym, charakteru moralnego. Otóż pieniądz jest prywatny. Pieniądz został sprywatyzowany, jest w rękach prywatnych korporacji finansowych, konkretnie banków. I w związku z tym generuje gigantyczne zyski kosztem społeczeństwa. Mówisz tak bezosobowo, został sprywatyzowany. No chyba musiał nastąpić jakiś mechanizm, który doprowadził do tej prywatyzacji. Ktoś się na to zgodził, ktoś ten pieniądz, który według Konstytucji, według artykułu 227 jedynym emitentem polskiego złotego jest Narodowy Bank Polski. Co się wydarzyło, że ta prerogatywa niesłychanie istotna, kombo konstytucyjna została właśnie temu bankowi zabrana i społeczeństwu? To znaczy wszystko to jest związane z tak zwaną transformacją, która dokonała się po 1989 roku i to wszystko było w planach lobby i grup interesów, które tą transformację prowadziły i w czyim interesie była prowadzona. Przypominam o tak zwanym konsensusie waszyngtońskim, który został Polsce narzucony wówczas i to wszystko było elementem również uzgodnień okrągłego stołu i przyjęcia władzy przez część tych tak zwanych konstruktywnych elit opozycyjnych. A konsensus waszyngtoński, czyli co? Może widzą, byś troszeczkę przybliżył, o co chodzi z tym konsensusem waszyngtońskim. To była taka koncepcja wymyślona w łonie międzynarodowych instytucji finansowych, która polegała na tym, że trzeba narzucić krajom, zwłaszcza postkomunistycznym, pewien nowy ład oparty na deregulacji, swobodnym przepływie kapitału, liberalizacji i prywatyzacji. Czyli jednym słowem skolonizować. Dokładnie tak, skolonizować. I elementem tej kolonizacji miał być oczywiście pieniądz, dlatego że on jest najważniejszym instrumentem, ponieważ dociera do każdej tkanki życia społeczno-gospodarczego, do każdej rodziny. Czyli wszyscy posługują się pieniądzem i jest to najważniejsze narzędzie w tym kontekście sprawowania władzy tak naprawdę, prawda? Dokładnie tak. I już ustawy balcerowiczowskie były zapowiedzią tego, co się stało w konstytucji, tak zwanej konstytucji Kwaśniewskiego w 1997 roku, ponieważ przypominam, że oprócz artykułu, o którym mówiłeś, który mówi wprawdzie o monopolu emisyjnym Narodowego Banku Polskiego, ale z drugiej strony mamy artykuł 220, który praktycznie blokuje jakiekolwiek działania tego typu, ponieważ uniemożliwia zaciąganie długu przez rząd w banku centralnym, co jest podstawową możliwością dostarczania przez państwo pieniądza do gospodarki i skazuje państwo polskie na zadłużanie się w zagranicznych, głównie instytucjach finansowych i zagranicznych bankach. Oprócz tego jest jeszcze artykuł 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, który, co jest niestety nagminne w prawie polskim, łamie
nadrzędne prawo, czyli ustawę zasadniczą, czyli konstytucję, dlatego że zawęża prerogatywę wynikającą z artykułu 227 Konstytucji jedynie do emisji znaków pieniężnych, czyli bilonu. Banknotów i bilonów. Tak, i banknotów. I tutaj warto jeszcze dodać... To jest małym procentem w ogóle pieniądza funkcjonującego na rynku, prawda? Tak, tu warto dodać, że to jest tam powiedzmy w granicach kilkunastu procent. Natomiast istotne jest to, że tutaj też pewne jest nieporozumienie, bo ta gotówka, która jest emitowana, fizycznie produkowana przez Narodowy Bank Polski, wcale nie oznacza, że to jest suwerenny pieniądz, dlatego że ta gotówka, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia realnej gospodarki i konsumpcji obywateli, to jest zamianą już wcześniej wyprodukowanych przez banki komercyjne pieniędzy w postaci długu. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że oba te pieniądze i te, które są emitowane czy kreowane przez banki, jak również ten pieniądz, który emituje Narodowy Bank Polski, tak naprawdę są niesuwerennym. Oczywiście, że tak. Gotówka jest równocześnie jeszcze niesuwerenna z drugiego powodu, oprócz tego, że do realnej gospodarki jest dostarczana na podstawie wcześniej wyprodukowanego pieniądza dłużnego. Mianowicie, żeby tą gotówkę bank centralny emitował, musi mieć rezerwy walutowe, dolarowe czy eurowe w postaci najczęściej obligacji, czyli musimy my jako państwo, jako naród finansować deficyt na przykład Stanów Zjednoczonych, żeby móc choć trochę gotówki wypuścić na rynek, tak? No czy nawet kupując niemieckie obligacje, również, z kolei tam zasilamy tamtą gospodarkę. To są załóżmy już obligacje denominowane w euro, ale mechanizm jest ten sam. Ja bym chciał, żeby ten rys właśnie jakby najlepiej opisać, to chciałem przejść do tego kolejnego elementu, jak właśnie taki pieniądz spowodował coś niesłychanie ważnego z polskiego punktu widzenia, mianowicie przejęcie majątku narodowego, czyli tego naszego majątku. Ten pieniądz pozwolił właśnie w tym procesie tak zwanej prywatyzacji, my ją nazywamy dziką i to jest najdelikatniejsze określenie tej prywatyzacji, pomógł właśnie przejąć za ten pusty pieniądz, pozwolił przejąć majątek narodowy. Chciałem, żebyś chwilę się nad tym pochylił. Czy to był projekt przygotowany wcześniej, jeszcze zanim powstał rząd Mazowieckiego? Zachował się list George'a Sorosza do ministra Wróblewskiego, ministra finansów w rządzie Rakowskiego, w którym Soros proponuje przejęcie majątku narodowego za długi, powołanie komisji likwidacyjnej, nawet tak się miała nazywać. Ja już nie chcę wnikać w szczegóły techniczne tego projektu. Generalnie chodziło o to, żeby za długi, które wówczas Polska miała, przejąć najbardziej interesujące składniki majątku narodowego. Wówczas były to głównie przedsiębiorstwa, ponieważ po PRL-u odziedziczyliśmy mnóstwo dobrze prosperujących i na wysokim technologicznym poziomie przedsiębiorstw. Oczywiście nie wszystkie takie były, ale było ich bardzo dużo, ponieważ alokacja była kapitału bardzo duża w inwestycje w okresie PRL-u, a ludzie mało zarabiali. I właśnie to wszystko, co poszło na budowę tego majątku, zostało w zasadzie przez cały okres 30-letniej transformacji zaprzepaszczone i rozkradzione. I nasi rodzice czy dziadkowie, którzy w pocie czoła pracowali w PRL-u, zarabiając niewiele, ale budując często nowoczesne, oparte na też nowoczesnych technologiach, zakłady produkcyjne, no niestety to, co powinno być naszą wspólną własnością, zostało, tak jak powiedziałeś, zrabowane, rozkradzione, zniszczone często poprzez wrogie przejęcia, żeby przyjąć rynek, żeby zniszczyć konkurencję i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zasada jest taka: jeśli ktoś ma prawo produkować pieniądz ex nihilo, czyli z niczego, i ma nieograniczoną możliwość dostępu do pieniądza, to ma niewyobrażalną przewagę nad takim krajem, jakim była Polska w 1989 roku. Ja bym chciał pójść troszeczkę jeszcze innym wątkiem, tylko może podsumowując, jak pamiętam, na 2017 rok w Polsce było tylko 30 przedsiębiorstw państwowych. Kiedy
rozpoczynaliśmy transformację, było kilka tysięcy. Więc zwróćcie Państwo uwagę, o jakiej tutaj skali mówimy. Ja bym chciał, żebyś przy okazji jeszcze tego wątku obalił jeden bardzo istotny mit, bo myślę, że telewizorzy sobie zadają pytanie, no tak, no musieliśmy ich tutaj wpuścić, oni nas zasilili kapitałem, bo w Polsce nie było kapitału. Czy mógłbyś obalić ten mit, który funkcjonuje, że w Polsce nie było kapitału? Co tak naprawdę jest kapitałem i jak można było samodzielnie wykreować ten kapitał? Wcale nie trzeba było się posługiwać obcym kapitałem. Czy mógłbyś ten mit obalić? Kapitałem przede wszystkim są wykształceni ludzie, ich umiejętności, doświadczenie, infrastruktura, którą posiadaliśmy, zakłady produkcyjne, często nowoczesne, majątek i rynki zbytu, które również posiadaliśmy. Głównie oczywiście były to wówczas rynki wschodnie. Natomiast oczywiście wmawiano nam, że jakiś mityczny kapitał musi do nas przyjść, żeby nas ocalić. Tymczasem ten mityczny kapitał okazał się pustym pieniądzem, kreowanym z niczego. Ten pieniądz mogliśmy sobie równie dobrze sami stworzyć i nasz bank centralny. Natomiast takiej wyobraźni, takiej odwagi nie było. Dodatkowo popularyzowano... No nie do końca prawda, bo ja czytałem program, którego byłeś między innymi współautorem takich środowisk narodowych, który był kontrprogramem dla programu Balcerowicza, który właśnie o tych kwestiach zdaje się wspominał, więc tylko one były kompletnie w debacie publicznej pomijane. Był jakby bezalternatywny, ustawienie bezalternatywne tylko na program Balcerowicza. Żadne inne de facto nie zafunkcjonowały w debacie publicznej ani medialnej. No była blokada. Myśmy byli małym ugrupowaniem, to się nazywało Ruch Narodowo-Liberalny. Rzeczywiście mieliśmy program bardzo ciekawy z punktu widzenia teraz wielu lat, oceniam go bardzo wysoko. I pomimo ogromnej pracy włożonej w to, żeby go wypromować, spopularyzować, na każdym kroku wszędzie, we wszystkich mediach i w zasadzie środowiskach politycznych, tych bardziej liczących się, spotykaliśmy się z absolutną blokadą i uśmiechem i taką kpiną wręcz, że no przecież nie ma alternatywy wobec planu Balcerowicza, tak? Co oczywiście było kompletną bzdurą, nieprawdą, no, ale to tylko świadczyło o tym, jak komuś zależało na tym, żeby wtłoczyć w głowę ludziom tą bezalternatywność i również te mity, o których mówisz, bo kolejnym mitem, który się pojawił, było to, że kapitał jest obojętny narodowo, w czym niestety bardzo złą rolę w popularyzacji tego mitu odegrały środowiska libertariańskie i liberalne, czy konserwatywno-liberalne. Oczywiście czas pokazał, że to jest kompletna bzdura i tego typu podejście było takim pewnym znieczulaczem dla społeczeństwa. Ja bym chciał teraz zamknąć ten wątek przyjęcia majątku pewną taką konkluzją, że przede wszystkim największym błędem, który nie został zrobiony zaraz po 1989 roku, czyli nie została dokonana bilansu otwarcia, czyli wycena majątku narodowego na czas właśnie 1989 roku, bo gdyby taka wycena nastąpiła i co roku byłaby informacja przy ustawie budżetowej, czy ten majątek zmalał, czy wzrósł, no myślę, że rząd Mazowieckiego nie przetrwałby nawet roku, gdyby ludzie się po roku zorientowali, że właśnie ten majątek nam topnieje w oczach. Prawda? Bo to był dosyć istotny element. To jest bardzo ważne, co mówisz. Z tym, że jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, bo my tutaj mówiliśmy teraz o grabieży majątku. Natomiast nastąpiła również grabież zasobów finansowych, które się odbiły na majątku i na upadłościach na przykład rolników w ówczesnym czasie, dlatego że zastosowano w Polsce wobec Polski brutalny i perfidny arbitraż finansowy, który polegał na tym, że wprowadzono stały kurs dolara do złotówki, równocześnie wywindowano kredyty do poziomu oprocentowania 100% w skali roku i ci biedni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, rolnicy po prostu nagle z dnia na dzień 1 stycznia 90 roku obudzili się w innym świecie z garbem w ogóle nie do udźwignięcia.
A co się stało z tymi pieniędzmi? No tutaj wagonami przyjeżdżały dolary zamieniane na złotówki, lądowało na lokatach, po czym po kwartale wywożono, zamieniano znowu i rolowano i tak dalej, i tak dalej. Na dolary i po prostu gigantyczna pompa taka ssąco tłocząca. Gigantyczna grabież. Gigantyczna grabież zasobów, bo zauważmy, że ludzie, bo myśmy weszli z PRL-u w tak zwaną trzecią RP, nie tak zupełnie bankrutami, dlatego że mieliśmy ogromny majątek, o czym mówiliśmy, infrastrukturę, ale ludzie mieli w skarpetach też bardzo dużo tak zwanych dewiz. To zostało w tym okresie wytransferowane. Ponadto, mówię, upadło wtedy bardzo dużo gospodarstw branży rolno-spożywczej właśnie, bo one były najbardziej dotknięte planem Balcerowicza i to był wielki dramat. Oprócz tego pojawiła się firma Artbi, która swoisty arbitraż wewnętrzny przeprowadziła na zasadzie oscylatora. To jest odrębny temat, właśnie, ale... Ja bym chciał odesłać widzów do materiału, któryśmy nagrali tylko na ten temat, właśnie na temat arbitrażu, gdzie pokazaliśmy przykład Artbi i również oscylatora budżetowego, gdzie podaliśmy przykład inwestycji centralnych, które przez budżet i poprzez budżet i banki zostały okradzione z całego majątku i nawet ze środków finansowych. Ja chciałem tylko jedną rzecz, reasumując ten wątek, powiedzieć, że mało kto łączy działalność Artbi i oscylatora, tak zwanego Artbi, z tym arbitrażem finansowym związanym ze sztywnym kursem dolara. Otóż to jest ten sam mechanizm, dlatego że odsetki wielokrotnie naliczane od tych samych czeków były płacone przez tych samych rzemieślników, producentów, rolników, którzy podlegali arbitrażowi finansowemu. Czyli poszkodowanymi byli właśnie jak przedsiębiorcy, głównie rolnicy. Ten sam mechanizm był, ten mechanizm, który zastosował Artbi i ten mechanizm, który zastosowała Finansjera Międzynarodowa wobec Polski, był możliwy tylko dlatego, że wprowadzono plan Balcerowicza i sztywny kurs dolara do złotówki. Dokładnie. Gdyby nie ten element, ani oscylator by się nie udał, bo źródła pieniędzy były w realnej gospodarce i Polakach. I tu, i tu. I to był gigantyczny transfer. Stworzony została, że tak powiem, dobra atmosfera, stworzone zostały warunki do właśnie tego typu gradzieży. Teraz, zanim przejdziemy do jakby najistotniejszej kwestii skutków społecznych i ekonomicznych, chciałbym, żebyś jeszcze chwilę pochylił się nad bardzo istotnym pojęciem, który wprowadzamy i próbujemy tłumaczyć, mianowicie głodu monetarnego, bo on też jest związany właśnie z tą wadliwą architekturą finansową. No, głód monetarny, najkrócej rzecz ujmując, to jest to, że system jest tak skonstruowany, między innymi system monetarny, że zarabiamy znacznie mniej niż wymogi konsumpcyjne nasze jako społeczeństwa, czy też w ogóle gospodarki. Tak jest. Czyli krótko mówiąc, żeby skonsumować owoce wspólnej pracy, naszej indywidualnej, naszych rodzin czy firm polskich, musimy się zadłużyć. Ta luka jest oceniana na około 40, nawet do 50%. Krótko mówiąc, system jest tak perfidnie skonstruowany, że... Za nasze wynagrodzenie nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Musimy się zadłużyć na 40%. Że systemowo zmusza nas jako społeczeństwo do zadłużania się. I teraz, jak ktoś mi mówi, jakiś liberał, że ale przecież to jest wina człowieka, był nierozsądny, zadłużył się, nie czytał umowy, podpisał jeszcze jakieś, nie daj Bóg, klauzule abuzywne i to przecież nie trzeba się zadłużać. Nie, jest to bzdura, jest to kolejny mit, który pokutuje w przestrzeni publicznej. Otóż z punktu widzenia pojedynczego człowieka jest to możliwe, natomiast z punktu widzenia społeczeństwa i całej gospodarki jest to niemożliwe, bo gdyby ludzie się przestali zadłużać, to mielibyśmy 40-procentową recesję, czyli by się wszystko załamało totalnie. Ale też i tak, że ten system nie może istnieć bez kredytobiorcy. Nie może. Gdyby wszyscy odmówili brania kredytów, ten system się zawala. Cały system się zawala. Tak, ale nie mogą odmówić kredytowania się, dlatego że pieniądz jest długiem. Mogą, do tego na chwilę przejdziemy, jeżeli damy mu alternatywę. Ja mówię z punktu widzenia i w ramach tego systemu jest to niemożliwe. Bo to jest tak, jakbyśmy dmuchali w łódce płynąc żagiel, tak? No, nie popłynie. No dokładnie. Musi być zewnętrzne zasilanie, o którym za chwilę pewnie to będzie. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do głodu monetarnego. On wynika z natury pieniądza w dużej mierze, dlatego że pieniądza dłużnego, który jest oprocentowanym długiem prywatnym,
Otóż on jest tak skonstruowany, że cały czas wysysa pieniądz z rynku, pieniądz dłużny, który obsługuje realną gospodarkę, i zamienia go na pieniądz realnych poprzez instrument odsetek, który zasila rynki finansowe i spekulacje. Czyli cały czas mamy do czynienia z funkcjonowaniem takiej pompy sącotłoczącej, która na różne sposoby zubaża ten rynek realny i powoduje, że się ciągle trzeba zadłużać. Ja tylko powiem, że to jest bardzo, bo to jest bardzo ważne, to jest droga jednokierunkowa, ponieważ w momencie udzielania kredytu bank nie tworzy pieniędzy na odsetki, w związku z tym każdy kredyt powoduje konieczność powstawania kolejnego kredytu w systemie, ten generuje kolejny, krótko mówiąc, jest to droga donikąd, jest to droga ciągle powiększającego się długu, a im szybciej się gospodarka rozwija, tym bardziej ten dług rośnie, natomiast w momencie, kiedy zwalnia, następuje implozja. To jest najprostsza droga od kryzysu do kryzysu, a potem już do kompletnej destrukcji. Zakończmy ten opis tego systemu. Przejdźmy do bardzo istotnej kwestii, czyli skutków społecznych i ekonomicznych, a na samym końcu pokażemy rozwiązania, jak to można rozwiązać, bo to najbardziej będzie pewnie interesować naszych widzów. Więc jakie są skutki, gdybyś mógł bardzo skrótowo omówić skutki społeczne i skutki ekonomiczne, po prostu je wylistować. Samobójstwo przez zatory płatnicze. O, jakbym chciał, jak to powiedziałeś, wylistować, to siedzielibyśmy tutaj chyba 2 albo 3 godziny. No to już zacznij. Ja się będę przerywał. Otóż, jeśli chodzi o skutki społeczne, no to podstawowym skutkiem społecznym jest bieda i wszelkie konsekwencje społeczne, moralne, zdrowotne związane z tym, że ludziom po prostu nie starcza pierwszego do pierwszego i że mają problem z podstawowym zabezpieczeniem podstawowym. Czyli ten system kreuje biedę. Oczywiście, że kreuje biedę i niszczy klasę średnią. Następnie. Powoduje ogromną liczbę samobójstw. Samobójstw w Polsce jest 2 razy więcej niż... Z punktu widzenia z powodów ekonomicznych. Tak. Charakterystyczne jest to... Rozbija rodziny, prawda? Rozbija rodziny, powoduje depresję, alkohol, wszelkie w zasadzie plagi społeczne, dlatego że dotyka, no jeśli mamy w Polsce 8 milionów osób żyjących w ubóstwie, no to jest... 12 milionów postępowań komorniczych. Tu jest walka o pieniądz, to jest walka wzajemnie wyniszczająca się, prawda? Bo ten pieniądz wymusza walkę. Ten pieniądz jest bożkiem, ten pieniądz jest, on sprawuje władzę, jak masz pieniądze, to de facto możesz sobie kupić nawet i sprawiedliwość. Prawda? Ponadto ten pieniądz, którego jest ciągle za mało, powoduje, że w ludziach wyzwalają się takie wilcze instynkty, takie jak to mówią w korporacyjny wyścig szczurów, i ludzie walcząc o przetrwanie, o byt swojej rodziny, są zdolni do bardzo złych, niemoralnych uczynków, ale system ich do tego zmusza, czyli krótko mówiąc, ten system degeneruje i wyzwala w ludziach zamiast pozytywne cechy, zamiast współpracę, zamiast współczucie, zamiast miłosierdzie i tak dalej, to wyzwala coś zupełnie odwrotnego. Agresję, walkę, rywalizację i skłonność do oszustwa. Cały przecież marketing jest oparty na manipulacji i oszustwie. Powtarzanie produktów jest to jedna ze sztuczek nieuczciwych przemysłu, który broni się przed tym systemem, dlatego że po prostu te towary muszą szybko rotować, żeby oni więcej zarobili na ten cały garb odsetkowy. To jest jeden ze skutków ekonomicznych. I pobudza najgorsze instynkty, jakie są w człowieku. Umknęła nam jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście właśnie tego pieniądza dłużnego, pożyczonego kredytobiorcy, bo mało który kredytobiorca sobie zdaje sprawę, że te pieniądze, które bank pożycza, to nie pożycza z lokaty, którą inni gromadzą w banku, tylko pożycza nam nasze własne przyszłe dochody. To jest ten paradoks, że on nam pożycza nasze własne pieniądze, które później zarobimy. To jest ten jakby mechanizm najbardziej obrzydliwy tutaj. To znaczy, bank pierw sobie przywłaszcza na nasze przyszłe dochody, później nam je pożycza. No, żeby nam je pożyczyć, to musi sobie przywłaszczyć, logiczne. Następnie, jak oddajemy, to likwiduje. Bank nie ma pieniędzy wcale, żeby Następnie, kredytu. Następnie w momencie oddawania raty kapitałowej likwiduje te pieniądze, co się przyczynia do właśnie tego głodu monetarnego, o czym mówiliśmy, a odsetki, które pochodzą z innego kredytu, transferuje sobie już na swoje cele, głównie na rynki finansowe.
Pomówmy teraz o skutkach ekonomicznych. No więc od pierwszych już powiedziałem, postarzanie produktów. Natomiast skutkami ekonomicznymi jest również to, że mamy w cenach kilkadziesiąt procent skumulowanych odsetek. Czyli... Opowiedz to na przykładzie budownictwa, bo ten łańcuch jest tam najdłuższy, żeby obrazowo to pokazać. Znaczy, w budownictwie jest tak, że od momentu wykopania piasku gdzieś tam w jakiejś odkrywce, kto się nadaje do jakichkolwiek materiałów budowlanych, do momentu produktu finalnego w postaci domu, jest bardzo długi łańcuch dostaw, kooperantów, półproduktów. I wszyscy są zadłużeni i te odsetki każdy, mówiąc kolokwialnie, jedzie na pieniądze dłużnym, więc każdy się zadłuża, każdy musi te koszta kalkulować. W związku z tym te koszta podrażają cenę produktu, który następnie jest sprzedawany, ten następny go tam przetwarza, coś z nim robi, znowu go sprzedaje, bo to jest przecież seria, to jest cała piramida podwykonawców, tak? I efekt jest taki, że następuje skumulowanie na bardzo długim łańcuchu dostaw tych wszystkich odsetek. Jakbyśmy to policzyli, to w branży budowlanej w cenie finalnej, czyli na przykład metra kwadratowego mieszkania, które sprzedaje deweloper, możemy mieć do czynienia, że nawet 50-70% to są skumulowane odsetki w całym tym długim łańcuchu produkcyjno-usługowym. Jaki jest tego wniosek? Taki jest tego wniosek, że ceny są w trwały sposób przez system zawyżane. Kiedyś prezydent Erdogan, prezydent Turcji, zresztą nie raz mówił o tym, że podniesienie stóp procentowych powoduje właśnie wzrost cen inflacji. Wszyscy ekonomiści, establishmentowi się z niego śmiali, haha, przecież jak jest większe oprocentowanie, to jest mniej pieniądza na rynku, bo mniej kredytu, więc jest odwrotnie. Ale właśnie on miał rację w tym znaczeniu, że on najprawdopodobniej rozumie zjawisko właśnie zawyżania cen, bo inflacja jeszcze jest później, bo jeśli jest duża akcja kredytowa, to dodatkowo pojawia się jeszcze inflacja, która w danym momencie jakby te ceny winduje, ale my mamy, bo tu chodzi bardziej o zjawisko trwałego zawyżania cen wpisanego w system. Krótko mówiąc, jakbyśmy nie mieli tego systemu, mieli pieniądz publiczny nieoprocentowany, który nie jest długiem, to z wysokim bardzo prawdopodobieństwem ceny mieszkań i dostępność mieszkań dla obywateli. 80% No załóżmy o połowę, wystarczy. To jest rewolucja. To jest rewolucja. Likwidujemy w ciągu bardzo krótkiego czasu głód mieszkaniowy, a mamy gigantyczny głód mieszkaniowy i proszę zwrócić uwagę, mamy ten gigantyczny głód mieszkaniowy liczony w milionach mieszkań brakujących, mimo tego, że mimo tego, że 2,5 miliona ludzi wyjechało z Polski w ciągu ostatnich tam 10 lat. Więc proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ci Polacy chcieli wrócić. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do najważniejszej części naszego spotkania, do owych 14 postulatów i powszechnego projektu oddłużenia Polaków, bo na to ludzie czekają. Ludzie, to o czym my tylko opisujemy, skąd to się bierze, ale ludzie to widzą i odczuwają. Teraz chcą usłyszeć, jakie jest rozwiązanie. I tutaj jeszcze nawet zanim przystąpiłeś jeszcze do Instytutu, miałeś już pewne rozwiązania. Tutaj one zostały rozwinięte właśnie w 14 postulatów. Powszechny program oddłużenia Polaków. Czy mógłbyś te 14 postulatów krótko omówić? Zaraz to omówię, ale jeszcze jest pewien niedosyt, muszę pewne ekonomiczne aspekty tutaj omówić, bo my mówiliśmy o dwóch tylko. O odsetkach w cenach produktów i o postarzaniu produktów, ale ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że wszyscy są zadłużeni, bo mamy 15 milionów osób zadłużonych w Polsce i równocześnie 15 milionów nie ma oszczędności, to o czym świadczy? Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt dla obywateli wszystkich – podatki. Otóż ten dług wszechobecny powoduje niesamowity fiskalizm. I podam tylko prosty przykład. Sam koszt obsługi, tylko obsługi, nie spłat, długu publicznego, to jest w granicach 40, powiedzmy, miliardów, przepraszam. I to jest mniej więcej tyle, ile wpływa do budżetu państwa z tytułu podatku PIT. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli suwerenny pieniądz, moglibyśmy zlikwidować
podatek od dochodów osobistych, co ma szczególne znaczenie, jest szczególną PIT, który jest szczególną udręką dla małych i drobnych przedsiębiorców. I dla rodzin. I dla rodzin, ale oprócz tego, że jest udręką i ogranicza możliwości konsumpcyjne, niszczy gospodarkę, to niszczy też małe firmy i średnie firmy, ponieważ narzuca na nie dodatkowe obowiązki sprawozdawczości, podatkowe liczenia i inne bzdury. Także ten element podatkowy jest też bardzo, bardzo istotny. To przejdźmy już, bo żeśmy załamali ludzi, bo już nie będziemy mówić o księgowości memoriałowej, która też wprowadza mnóstwo zamętu, którą trzeba zmienić, więc przejdźmy od razu do tych rzeczy, które są pozytywne, czyli 14 postulatów, które powinni ponieść na sztandarach wszystkie organizacje i wszystkie ugrupowania, które dostaną się do parlamentu lub chcą się tam dostać. Bo to są najistotniejsze kwestie, które muszą natychmiast zostać rozwiązane. Jeżeli nie mają tego na sztandarach, to tak naprawdę idą wziąć władzę, a nie odpowiedzialność i służbę, żeby rozwiązać problemy te najbardziej bolesne dla poszczególnego obywatela i dla całego narodu i społeczeństwa. Trudno będzie omówić je szczegółowo, ja powiem może o genezie na początek. Otóż zbliżały się wybory do poprzedniego parlamentu 4 lata temu. Ale to chyba nie istotne dla tego. Od razu przejść do rzeczy. I wtedy założyłem się z jednym z posłów, że można o tych rzeczach mówić w prosty sposób i sformułować je w postaci właśnie takich postulatów zrozumiałych, czytelnych dla każdego. Oczywiście to wszystko było pod jakby pod ideą powszechnego oddłużenia Polski i Polaków, ponieważ to jest największy problem, o czym właściwie za każdym razem mówimy. Najważniejszy problem, który trzeba zlikwidować, to jest problem, który na co dzień doskwiera Polakom, czyli gigantyczny rozrost bardzo agresywnej branży windykacyjno-komorniczej, która niszczy polskie rodziny, bo w tej chwili, jak mówiłeś... Sędziowsko-komorniczo-windykacyjnej. Tak, bo w tej chwili ściga się w Polsce obywateli za bardzo często urojone długi, które wynikają z nieuczciwych albo skrajnie nieuczciwych i złodziejskich umów. Jaki jest ten postulat? Pierwszy postulat to jest wprowadzenie całkowitego zakazu handlu długami jako zasady ustrojowej. Czyli krótko mówiąc, żeby ta cała branża, ten przemysł windykacyjny, gdzie mamy gigantyczny najazd firm zagranicznych, nie mógł się rozwijać. Chodzi o to, żeby windykacja była w rękach i pod kontrolą państwa. W związku z tym również zawód komornika powinien być upaństwowiony, bo w tej chwili jest to prywatny biznes, który się odbywa pod skrzydłami sądów i komornicy są praktycznie bezkarni. Więc to są jakby dwa podstawowe postulaty, które... Świetnie. Pokażmy teraz tło społeczne i konkret. Byliśmy razem zresztą 2 dni temu na spotkaniu, zaprosiły nas organizacje rolnicze właśnie, które borykały się i chcą rozwiązać problem lichwy, jak oni to nazwali, i poprosili nas o sformułowanie takiego memorandum dla zadłużenia i właśnie te dwa postulaty tam stanowią jakby trzon tego rozwiązania, że my domagamy, właściwie żądamy od rządu, aby zostały wprowadzone moratorium na zadłużenie, czyli wstrzymanie wszystkich egzekucji i eksmisji do momentu restrukturyzacji tego zadłużenia, które krótko mówiąc było zwyczajnym złodziejstwem i grabieżą na tych rolnikach, bo te roszczenia tych firm windykacyjnych są absolutnie nieuzasadnione, bo zostały wykreowane w sposób nieuczciwy i właśnie posługując się tym wadliwym pieniądzem dużym, który spowodował, że zadłużenie rośnie w sposób geometryczny. Jest to krótko mówiąc grabież i wyłudzenie najpierw środków pieniężnych, a potem majątku, bo chodzi o to, żeby ten majątek tego rolnika, czy ziemię, czy jego maszyny, czy gospodarstwo przejąć.
Jaki jest na... Tam jeszcze jest jeden bardzo ważny postulat, mianowicie, żeby zabezpieczeniem kredytu mógł być tylko przedmiot kredytu, tak jak jest przy wszystkich cywilizowanych krajach. Tak. A u nas niestety... Jeżeli bierzesz na telewizor, to telewizor jest zabezpieczony, samochód. Jeżeli na mieszkanie, to mieszkanie, nic więcej. Teraz jest tak, że do końca życia jesteś uwiązany przy tym mieszkaniu, musisz spłacać do końca życia ty i twoje dzieci. To jest czasami może wnuki. I wnuki. To jest absolutnie niedopuszczalne. Następny postulat. Następny postulat istotny to jest odejście z stosowania stopy WIBOR w naliczaniu kosztów kredytów w Polsce, dlatego że banki nie pożyczają między sobą pieniędzy, a WIBOR to jest cena pieniądza na rynku bankowym, żeby pożyczyć pieniądze klientowi. Jak już powiedzieliśmy, pieniądz powstaje z niczego, a depozyt powstaje dopiero z kredytu, który jest wykreowany przez bank na bazie tego, że my jesteśmy niewolnikami i bank zawłaszczył sobie naszą przyszłą pracę, więc ta stopa WIBOR jest zupełnie absurdalna. Następny postulat to jest to, o czym tu już wspomniałeś, czyli powszechna restrukturyzacja. Generalnie chodzi o to, żeby wykupić z rąk prywatnych banków, żeby Narodowy Bank Polski wykupił długi Polaków, żeby te długi były później spłacane bezpośrednio do Narodowego Banku Polskiego na zasadzie korzystnych harmonogramów, jakiś tam opłat, ale bez lichwy, jaką stosują banki. Natomiast banki... Co potani kredyt o wiele, wiele procent. Oczywiście, natomiast banki w takiej sytuacji dostają po prostu pieniądze, które w tym momencie są pieniędzmi pełnowartościowymi, bo są stworzone przez Narodowy Bank Polski, ale my nie jesteśmy już w tych bankach komercyjnych zadłużeni i od tego momentu banki mogą tylko udzielać pożyczek. Czyli pożyczać coś, co realnie mają, krótko mówiąc, nie tworzą pieniędzy. Pośrednikami, a tylko, nie kreatorami pieniądza, tylko, bo kreatorem może być tylko... Tylko są taką elektroniczną portmonetką. W takich bankach byłyby, które są pośrednikami, byłyby tylko dwa rodzaje kont. Jedno konto transakcyjne, czyli do bieżącej obsługi, taki ROR można powiedzieć, ale już oparte na realnym pieniądzu, a nie pieniądzu kredytowym, którego tak naprawdę nie ma, bo jest zobowiązaniem banku wobec na przykład dewelopera, gdzie tam kupiliśmy mieszkanie. A i drugie konto to było konto takie lokacyjno-inwestycyjne, gdzie rzeczywiście jeśli klient banku by się decydował, że chce zamrozić prawdziwe, realne pieniądze, które posiada na tym koncie. Załóżmy na 5 lat, podpisuje umowę z bankiem, ryzyko jest rozłożone, bank mówi, ja ci dam tyle i tyle procent, ponieważ inwestujemy te pieniądze w jakieś przedsięwzięcie biznesowe, tak? I ponosimy ryzyko, ty i ja, masz szansę, nie ruszając tych pieniędzy, na tym zarobić. Czysty układ, ale bank jest wtedy tylko pośrednikiem, nie jest kreatorem nie jest kreatorem pieniądza. I to jest równość umów właśnie. Tak. Symetria. Symetria. Następny postulat. Oczywiście generalny postulat to jest powrót do suwerenności monetarnej, bo to, co powiedziałem przed chwilą, to jest jeden z przejawów suwerenności monetarnej, dlatego że ta powszechna restrukturyzacja, o której przed chwilą powiedziałem, oznaczałaby w praktyce powrót do emisji pieniądza przez Bank Centralny Narodowy. Ale również Bank Centralny mógłby dla ochrony polskiego rynku również emitować walutę równoległą, prawda? To jest jakby odrębny temat. No, odrębny temat, ale chciałbym go na chwilę poruszyć w kontekście tych, za tobą są zdjęcia naszej waluty na wikoń społecznościowej i waluty na przykład Wirfran, która jest taką walutą, która funkcjonuje od prawie 100 lat w Szwajcarii, która właśnie powoduje, że Szwajcaria jest tak mocno stabilna. Tutaj my również postulujemy uruchomienie czegoś takiego, co nazwaliśmy walutami etykonicznymi, czyli takimi właśnie opartymi na etyce, czyli to są właśnie waluty równoległe, waluty samorządowe, lokalne i waluty społecznościowe, tak jak właśnie ta nasza Navicoin. Ja jeszcze, jeśli pozwolisz, króciutko wrócę do tematu Banku Centralnego, żeby dokończyć ten wątek. Otóż bardzo ważne jest to, żeby ta suwerenna waluta posiadała jedną charakterystyczną cechę, która nie posiada pieniądz współcześnie, mianowicie, żeby była oddzielona funkcja
transakcyjno-miernicza od funkcji tezy euryzacyjnej, czyli oszczędnościowej. I w suwerennym pieniądze sobie wyobrażam to w ten sposób, że on by był pieniądzem transakcyjnym, natomiast jeśli obywatele chcieliby oszczędzać, to mogliby kupować obligacje rządowe, czy też bank centralny mógłby je też kupować od rządu. Natomiast te pieniądze poprzez budżet zasilałyby gospodarkę. Czyli nie byłoby takiej sytuacji jak w tej chwili, że jeśli ktoś deponuje gdzieś tam pieniądze, to te pieniądze są unieruchomione to, i są kolejnym elementem głodu monetarnego. I to by przyspieszyło również rotację pieniądza, oczywiście, że tak, który jest następnym postulatem. Dlatego, że transakcyjny pieniądz, który ma funkcję transakcyjną i mierniczą, czyli przeliczeniową, po prostu bardzo szybko rotuje. To jest to, co mówiłeś o na przykład Wir Franku, czy Bristol Pound, czy wielu innych alternatywnych walutach i pieniądzach. One mają to do siebie, że mają rotację w skali roku kilkukrotnie szybszą niż waluta dłużna, niż pieniądz oficjalny, dlatego że pieniądz oficjalny jest pieniądzem ciężkim, obarczonym odsetkami, on wolno, jak żółw w tej gospodarce, jakby się porusza, a wiadomo, że jeśli krew w organizmie szybko płynie, to ona go znacznie lepiej dotlenia, i ten organizm się może rozwijać. Oczywiście to przyspieszenie obiegu pieniądza jest z tym związane, ale również może być związane z takimi bardzo prostymi zabiegami natury organizacyjno prawno-technicznej, powiedziałbym, na przykład wypłatą pensji w państwowych firmach czy w budżetówce w trybie tygodniowym, żeby przyspieszyć obieg pieniądza. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia bardzo istotna związana z bankiem centralnym, mianowicie, że bank centralny w momencie, kiedy będzie suwerenną walutę, suwerenny pieniądz emitował, będzie miał dochody z tak zwanego senioratu, które są w całości przechwytywane przez prywatny sektor bankowy i w całości idą na rynki finansowe, czyli na spekulacje, które nas niszczy lub wypływają z Polski. A są dobrem, naszym dobrem, to są nasze pieniądze, społeczne pieniądze, i teraz, które są nam zagrabione. Dlaczego ta pozycja banku centralnego jest tak ważna? Ale może dokończyć kwestię senioratu, ten seniorat. Ale właśnie o tym mówię. Dlatego, że bank centralny jest strażnikiem suwerenności narodowej, czyli jakby jest takim przypieczętowaniem tej suwerenności, która powinna polegać między innymi na tym, że dochody z pieniądza, który powinien być, a nie jest w tej chwili, dobrem wspólnym, jednym z najważniejszych elementów dobra wspólnego, że dochody z tego dobra wspólnego powinny być wspólne. Czyli krótko mówiąc, bank centralny powinien być zorganizowany na kształt spółki akcyjnej obywateli, gdzie są akcje niezbywalne, niedziedziczne, gdzie każdy obywatel ma prawo otrzymywać, załóżmy raz na kwartał czy raz w roku, dywidendy wynikające z takiej renty emisyjnej, czyli z dochodu, który przechwytują w tej chwili banki jako seniorat, i powinien bank centralny tego pilnować. Drugim elementem tej dywidendy powinny być dochody z zasobów naturalnych, które są również wspólną własnością wszystkich Polaków. To jest odrębny temat, który myślę, że się odrębnie zupełnie będziemy na tym zajmować. Następna kwestia, zanim dojdę do tej waluty równoległej, to bardzo byłoby ważne powołanie takiego Narodowego Banku Inwestycyjnego, który mógłby powstać na bazie Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o to, żeby wszelkie zakupy inwestycyjne polskich przedsiębiorców były finansowane w postaci czegoś w rodzaju leasingu przez właśnie pieniądz państwowy, żeby ten ciężar gigantyczny inwestycji rozwoju, który poprzez pieniądz dłużny obecny, który jest w rękach prywatnych, praktycznie uniemożliwia rozwój polskiego kapitału rodzinnego, mógł się rozwijać. I to jest bardzo istotne, żeby właśnie taki bank finansował rozwój w postaci na przykład zakupu jakichś urządzeń, jakiegoś parku maszynowego, i żeby zabezpieczeniem właśnie było to urządzenie i to była forma leasingu. Ale warto by jednak wrócić do poprzedniego, który wspominał postulatu, właśnie reprywatyzacji banków i likwidacja bezdomności, bo paradoksalnie te dwie rzeczy ze sobą się łączą, a ich jakby warto nie pomijać. Znaczy, repolonizacja banków polega na tym, że jeśli byśmy wprowadzili pieniądz suwerenny, to
jakby ograniczamy znaczenie i siłę tego sektora prywatnego, który jest głównie zagraniczny, ale moglibyśmy również wprowadzić sieć banków komunalnych, czyli banki, które funkcjonują w wielu krajach na zachodzie, na przykład w Skandynawii, w Niemczech, to jest 30% sektora bankowego. Są to banki związane głównie z gminami. I działają na rzecz społeczności lokalnej. I w oparciu o obecnie funkcjonujące prawo bankowe, z tym, że różnica jest taka, że te wpływy, odsetki nie są transferowane na rynki finansowe do prywatnych właścicieli gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko zostają w społeczności lokalnej. Właśnie, pozwalają zbudować domy, budować, nie wiem, drogi, skocznie, jak to było. Tak, jeśli byśmy powołali taką sieć banków, która będzie na przykład również obsługiwała gminy, bo w tej chwili mamy sytuację taką, że polskie gminy, polskie miasta, na przykład Warszawa czy Łódź, są obsługiwane przez prywatne, najczęściej zagraniczne banki. Co jest w ogóle dla mnie zupełnie niedopuszczalne, żeby publiczne pieniądze były w obrocie prywatnych. Szczególnie, że one są zagrożone, nie objęte funduszem gwarantowanym. Tym bardziej, że City Bank na przykład, który obsługuje Warszawę, jest potwornie zapchany instrumentami pochodnymi, bardzo niebezpiecznymi. Ten bank się może bardzo szybko wywrócić. Zresztą on już raz... Znaczy, że 2% transakcji musi być. 2 czy 3, tam. Natomiast, bo to jest spekulant po prostu. Natomiast mamy doświadczenie, bo ten bank już był raz uratowany z budżetu w 2008-2009 roku, a czeka nas prawdopodobnie gorszy kryzys, więc tutaj polskie miasta są bardzo niebezpieczne i skrajną nieodpowiedzialnością włodarzy tych miast jest to, że obsługiwane są przez banki zagraniczne. Natomiast jeszcze wracając do banków komunalnych, przypomnijmy sobie sytuację sprzed kilku lat, chyba 2 czy 3, kiedy odtrąbiono wielki sukces w postaci repolonizacji banku Pekao S.A., gdzie tam przejęto około 30% raptem udziału w tym banku za około kwotę, ile pamiętam, 10 miliardów złotych. A sprzedaliśmy go za jakieś grosze. Natomiast gdyby te same pieniądze przeznaczyć na budowę sieci banków komunalnych, to powstałby segment rynku wielkości wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. A te pieniądze, które poszły do Pekao S.A., de facto poszły na ratowanie firmy matki, czyli UniCredit. Także naprawdę była to inwestycja genialna. Tak mówiąc, chybiona. Następny postulat idziemy. I to chyba będzie już ostatni. O dochodzie mówiłem, o tej dywidendzie. No, reforma podatkowa oczywiście, uproszczenie podatków, ja już mówiłem o tym wcześniej, że można by w ogóle PIT zlikwidować w zasadzie, gdybyśmy mieli suwerenny pieniądz. Również trzeba uprościć VAT, ponieważ de facto jest to podatek konsumpcyjny, którym są obciążeni ostateczni odbiorcy, więc ta cała piramida rozliczeń jest w ogóle bezsensowna. No tak, mówi się o VAT-ie, nie mówi się o CIT-ie, prawda? To wczoraj mówiłeś w Realu bardzo dokładnie, odsyłamy do tej audycji również. Kwestia CIT-u, też ciekawostka, bo oczywiście CIT nie jest tak ścigany jak VAT, bo CIT płacą korporacje, właściwie go nie płacą. Natomiast można by wprowadzić bardzo fajną zasadę. Cię ścigają właśnie za niepłacenie VAT-u, więc to, że korporacje nie płacą właśnie CIT-u, no wiem, właśnie powinno być ścigane, tak jak ścigane jest niepłacenie VAT-u, a nie płacenie. No ale korporacje nie tylko najczęściej CIT-u nie płacą, ale całkowicie nie płacą w ogóle podatku od dywidendy, bo one są zarejestrowane gdzieś tam w rejestrze podatkowym i w ogóle to jest... Natomiast jest jedna ciekawa sprawa, bo ja bym wprowadził w ogóle taką zasadę, że z CIT-u powinny być zwolnione spółki prawa handlowego, bo CIT dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółek akcyjnych, spółek ZOO, które mają właścicieli w postaci osób fizycznych. Po pierwsze, oznaczałoby to, że są to najczęściej obywatele polscy, i którzy są bardzo, bardzo, że tam łatwi do wychwycenia, tak. I wiadomo, kto to jest, nie są anonimowi, jawni. A druga sprawa, że te wszystkie korporacje, te wszystkie byty prawne, te wszystkie spółki prawa handlowego, które należą do korporacji, wszystko to są wielopiątrowe struktury, gdzie jest anonimowy właściciel, gdzie osoby prawne posiadają osoby prawne, i tak dalej. I to by nam bardzo też jakby uporządkowało pewne rzeczy i zmusiło również do pewnej transparentności, bo my tak naprawdę kompletnie nie wiemy, kto jest właścicielem Polski.
tej chwili. I tak naprawdę żadnego przedsiębiorstwa, ponieważ właśnie w jednej spółce mogą mieć, inna spółka może mieć akcje i nie znamy właściwie. Ja podawałem wczoraj przykład, że w największym indeksie FTSE londyńskiej giełdy 97% spółek to są spółki, które są ulokowane w stowarzyszonych offshore'ach, czyli rajach podatkowych z londyńskim City, których tam jest już nie pamiętam 7 czy ileś, i wszystkie one są całkowicie nietransparentne.